Szczególnie serdecznie powitam parę osób. Oczywiście w nieodpowiednim momencie nie wyłączone telefony dzwonią. Pani Ula Stacewicz, dobry duch wszystkich dzieci i stowarzyszenia. Pan dyrektor Walenty Szeliga, Narodowy Fundusz Zdrowia. I nam tym wszystkim czuwająca z góry i od wielu, wielu lat pani marszałek Anna Wasilewska. Jest pani marszałek. Zanim została marszałkiem, to pracowała z tymi dziećmi i z tymi rodzicami przez wiele, wiele lat. I zobaczcie, jak to można w słusznej sprawie służąc daleko zajść. Tak jest. Witam pani marszałek, cieszę się bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. To się taka świecka tradycja zrodziła, że nasze dzieci downtown, artysta, przepraszam, bym cię nie powitał, Oiko Petersen, to jest ten człowiek, który widzi przez obiekty. Kontrowersyjny, jak młody, jak zdolny, jak pracowity, jak cierpliwy. To jest artysta całym sercem. Cieszę się, pani Oiko, że udało się panu po wielu latach pracy, bo to wymagało pracy, osiągnąć taki efekt, jak widzimy. Marek Michalski, gospodarzem jest dzisiejszego spotkania. Panie redaktorze, proszę pełnić honory pana domu. Zapraszam serdecznie. A może jeszcze zanim panu Markowi damy głos, to pani marszałek, jako gospodarz bądź wszystkich obiektów kulturalnych. Z województwa warmińsko-mazurskiego, tych samorządowych. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tak jak pan dyrektor powiedział, moje całe życie właśnie zaczęło się od pracy z dziećmi specjalnej troski, z dziećmi niepełnosprawnymi, z ich rodzicami, z nauczycielami, z fantastycznymi ludźmi, z osobami, które wspierały, akceptowały to, co robię. To właśnie w tej szkole nauczyłam się działania, nauczyłam się kierowania i nauczyłam się pokory do życia. I dlatego wszystkim tutaj, bo właściwie tak jak patrzę, to większość z was, wszystkich znam, a szczególnie jest mi miło, że dzieci mnie rozpoznały, że mi na szyi znowu jak to za dawnych czasów i te całuski takie fajne były. Jesteście wspaniali. Skorzystałam z okazji, jestem na dzisiejszej wernisażu, na dzisiejszym wernisażu i widząc tak młodego człowieka, chylę czoła przed panem, że pan właśnie widzi te dzieci w takim obiektywie. Naprawdę gratuluję za to, co pan zrobił i cieszę się bardzo, że taka wystawa jest u nas. Natomiast no pani Ulano, no cóż mogę powiedzieć. Dawno, dawno temu zaczęłyśmy współpracę. 5 lat. No i dobrze, że ona trwa nadal i się rozwija. Dziękuję państwu i życzę miłych wrażeń. Natomiast panu chciałam przekazać taki delikatny suwenir od zarządu województwa, od marszałka Jacka Prowata. Wszystkiego najlepszego i gratuluję tej wystawy i tych zdjęć. Proszę dam głos, żeby przyszły nasze dzieci. Nasze dzieci z naszego stowarzyszenia. Patrycja, proszę, zapraszam cię do mnie. Madzia, chodź. I Kamil, proszę, Dawid, Ewa, Adasiu. Chodźcie tutaj do mnie, Andrzej. Proszę, pozwól się do mnie. No chodź, Patrycja, stań koło Mikołaj. Chodź tutaj. Proszę, to znaczy Marcin, proszę. Wojtek. Chodź, Dominika, znowu się razem. Chodź, chodź. Chodź, Michałek. Prosimy. Nasz najmłodszy Grzesio. Prosimy. Chodź, Jasiu, tutaj, tutaj. A to jest mój syn. Chodź, Janek, pokaż się. Jasiu. To jest mój synek. Janek też. Proszę bardzo. Przyjechał do nas z innego kraju, który zaczął się właśnie zwracać do Patrycji. Pani Patrycjo. Bo tak to przeważnie jakoś tam się tak przyjęło się, że mówimy do nich po imieniu. To są przecież dorosłe osoby. I Patrycja była bardzo dumna, że pan doktor tak o niej mówi. I z wielkim szacunkiem. Pani Patrycjo, pani Patrycjo. Także było bardzo miło, prawda? Patrycja. Tak. I proszę państwa, mam jeszcze taką prośbę. Tutaj jest między nami tutaj też pani Agnieszka Żyda, też zobaczyła, która jest autorką książki, która powstała na... Mogę prosić tam... Nie, oj, bo tam taka książka.
dwa lata temu pani Agnieszka Żyta prowadziła wywiady z rodzinami i z dziećmi z naszego stowarzyszenia. Na podstawie tych wywiadów powstała się Życie zespołem Downa, narracje geograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa. Także kto kogoś interesuje, książka jest do zakupienia, tutaj można podejść i ją zamówić. Też zachęcamy, mamy tutaj kalendarzyki, też jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, są kalendarzyki z pracami, które powstały. Przybyła do nas Lilia, tak, najmłodsze nasze maleństwo. Także ja dziękuję bardzo. A ja pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę, może opowiedz troszeczkę o pracy nad tą ustawą. Dobra, po pierwsze, jak już mam mikrofon, to przywitam się z Państwem bardzo serdecznie. Dzień dobry i dziękuję za tak liczne przybycie, bo to zawsze bardzo miłe móc dzielić się tym, co się robi z tak dużą ilością osób i razem jakoś to przeżywać. Jeżeli przeżywać, dla mnie te prace, i teraz skoro Marek prosi, żebym opowiedział o tym, jak to powstawało, to zajmę Państwu chwilę. I pozwolę sobie opowiedzieć faktycznie, jak ta praca wyglądała i czym w ogóle dla mnie jest fotografia w tym konkretnie kontekście i dlaczego takie downtown, dlaczego wcześniej takie Guys from Poland with Love i jak to się wszystko dzieje, że to tak właśnie wygląda. Więc opowiadając sobie wcześniej Markowi, bo mieliśmy okazję chwilę siedzieć tutaj naprzeciwko na kawie i on mi zadawał kilka pytań. Jedno z nich było właśnie o to, że ten proces musiał być żmudny i Marek wiedział, bo czytał gdzieś tam, że sama praca nad tym projektem trwała dwa lata. Natomiast ja powiedziałem wcześniej i tym się chcę przede wszystkim dzisiaj podzielić, że ta praca tak naprawdę trwała dużo dłużej. Bo ta praca zaczęła się w momencie, kiedy moja siostra urodziła dziecko z zespołem Downa. I to było jakieś 7, prawie że 8 lat temu. I tak naprawdę to w przypadku każdego projektu artystycznego, czy kiedy tu akurat jest to fotografia, ale tak naprawdę fotografia jest tylko i wyłącznie jakimś narzędziem do opowiadania o własnych przemyśleniach, o własnych odczuciach. Więc tutaj też tak to wyglądało. Kiedy urodził się Piotrek 7 czy 8 lat temu, to dla naszej rodziny, tak jak dla wielu z Państwa, był duży szok, tak naprawdę nie wiedzieliśmy nic i musieliśmy się sami z tym skonfrontować. Musieliśmy nadrobić wszystkie zaległości edukacyjne i dowiedzieć się, czym jest zespół Downa, a później samemu zacząć ten zespół Downa odczuwać czy przeżywać razem z Piotrkiem. I po kilku latach jakby obserwacji tego i własnych doświadczeń ja mogłem spróbować wraz z olbrzymią grupą przyjaciół, bo przy tym projekcie przetoczyło się, to drugie słowo, ale przetoczyło się blisko 60 osób razem, które uczestniczyło razem, żeby ta wystawa mogła zaistnieć. Dopiero wtedy mogłem pomyśleć o tym, że czego mi brakowało i czego nie widziałem w społeczeństwie, czy czego nie widziałem wokół siebie, jeżeli chodzi o zespół Downa. A nie widziałem przede wszystkim tego, że oddaje się osobom z zespołem Downa ich indywidualność, że oddaje się im przede wszystkim prawo do różnorodności i do tego, żeby wyjąć osoby z zespołem Downa z jednego wspólnego worka, który nazywamy zespołem Downa. Z taką myślą, z taką koncepcją jakby stworzyliśmy Downtown, inspirowane tą piosenką Petuli Clark. Znacie ją Państwo wszyscy, mam nadzieję. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. Kiedy jesteś smutny, kiedy jesteś źle. Kiedy ten świat wokół jest szary i wygląda nie tak, jakby się chciało, zawsze można uciec do tego downtown. Bo ta landryna, o której mówiłem też dzisiaj Markowi, kiedy się tak troszeczkę przymruży oczy i się zobaczy, że ta Ania, Ewelina, Piotrek i tak dalej, że
że pod zespołem Downa, ponad zespołem Downa, że tam są olbrzymie, olbrzymie światy, czy wręcz wszechświaty osobowości, to możemy zobaczyć te osoby właśnie w taki sposób. Mówię o tym, że Landryna, bo a choć to jest też pozorne i o tym Marek też dzisiaj powiedział, bo jeżeli znajdziecie Państwo dzisiaj troszeczkę więcej czasu, albo będziecie powracali tutaj na tę wystawę, zachęcam też do obejrzenia. Ja nie wiem, czy tu jest ten laptop w końcu, czy on się jest, pojawi. Jest tam. Tak, tam z tyłu powinien być laptop, gdzie są zdjęcia z tego, takie backstage tak zwane, z realizacji tego projektu. Więc to jest ciekawe i rozmawiałem też z panią Ulaną, że może uda się w przyszłym roku sprowadzić tutaj do Olsztyna dokument, bo powstał też bardzo dobry dokument robiony przez reporterów TVP Kultura na temat tego, jak ta praca wyglądała, który jakby pokazuje też nie tylko tę landrynkową stronę, ale taką bardzo dokumentalną, rzeczywistą. Więc jeżeli ktoś będzie miał na tyle...